Dzisiaj mamy ostatnie ze spotkań dotyczących kierunku tej wartości, którą ma nasz Kościół, bo jako Kościół mamy bardzo określony kierunek. Byliśmy ostatnio na takim też konferencji w Warszawie. Serdeczne pozdrowienia też od Krzysztofa Zaręby, gdzie to rozmawialiśmy razem z liderami kościoła Gateway, jednego z największych kościołów w Ameryce. I rozmawialiśmy na temat po prostu budowania, tworzenia kierunku. I jestem poruszony i dotknięty też tym, jak Bóg właśnie nasz Kościół prowadzi w tym, żebyśmy mieli kierunek. Że kierunek to jest po prostu nie tracenie tej wizji sprzed oczu, nie tracenie tego celu, do którego zmierzamy. I dlatego dzięki temu mamy określony kierunek. Człowiek, kiedy widzi, ma kierunek. Żeśmy mówili o wizji, mówiliśmy o marzeniach w następnym tygodniu. Wiecie, marzenia to jest niesamowita moc Boga dla ciebie. Marzenia to jest niesamowita moc. Ostatnio słyszałem takie zdanie. O, mam coś takiego, nie wiem, czy to jest marzenie, czy cel. Ale chciałbym, żeby było to i to. I opowiadał coś tam. I ja mówię, a co miałeś na myśli, mówiąc, nie wiem, czy to jest marzenie, czy cel. I okazało się, że ludzie mają na myśli, kiedy mówią cel, to jest, znaczy, że to jest możliwe do osiągnięcia. Jak mówią marzenie, to prawdopodobnie tylko pomarzy i się nic nie stanie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest absolutna nieprawda. Absolutna nieprawda. Oby twoje cele wynikały z twoich marzeń. Ponieważ jeśli twoje cele nie będą wynikały z twoich marzeń, nigdy nie będziesz miał na tyle siły, na tyle motywacji, na tyle determinacji, żeby pójść w tym kierunku. Nie przestawaj marzyć. Amen. Jest w tobie wielkolud. Tym wielkoludem to jest ten potencjał, który Bóg włożył w ciebie. I przez marzenia, i przez kierunek, który obierasz w życiu, i przez determinację zrobienia kroku. Zaczyna się to dla ciebie. Zaczyna się to dla ciebie. Nie jesteśmy powołani, by przesiedzieć w krześle. Jesteśmy powołani, by zrobić wielkie, fantastyczne rzeczy, do których nas Bóg powołuje. Dlatego też mówiliśmy i Jacek mówił, Jacku, Jędrzejcu, mój drogi przyjacielu, z większą brodą niż obecnie moja, chcę ci powiedzieć, że twoje kazanie z zeszłego tygodnia nakarmiło mnie, napasło mnie. Siedziałem sobie przy wschodzie słońca w Barcelonie i słuchałem, jak mówisz do mnie i karmisz mnie. Dziękuję ci bardzo, Jacku. Gdziekolwiek teraz uciekłeś ze spotkania. Ale chcę wam powiedzieć, że przywództwo to jest to, co jest istotne. Jesteś powołany, by być liderem. Nikt za ciebie nie zrobi rzeczy, do których ty jesteś powołany. Ty musisz wziąć odpowiedzialność za to, byś być liderem swojego życia, kowalem swojego życia. Jakkolwiek przysłowie tu przystosujesz, masz się wziąć w troki i zrobić coś z tym swoim życiem. Latka lecą, uciekają szybko, ale ufam i wierzę, że jest wystarczająco przed nami czasu, aby zrobić najfantastyczniejsze rzeczy i najpiękniejsze rzeczy są absolutnie jeszcze przed nami. Amen. Młodzi jeszcze nie wierzą w to, bo za krótko jeszcze przed wami, nie? Ale najlepsze rzeczy dopiero nadchodzą do was. Najlepsze rzeczy do was nadchodzą. Przychodzą do was. Wyjdź, ty intelektualny duchu, wyjdź z nich. Przychodzą rzeczy najlepsze do was. Ty, których ograniczasz w entuzjazmie, wyjdź z nich. Najlepsze rzeczy przychodzą do was. No co mam zrobić? Najlepsze rzeczy przychodzą do was. No. Najlepsze rzeczy przychodzą do was. Za często do was mówię. Nie będę tak często do was mówił, bo was zanudzam już teraz. Aleluja. Powiedz do sąsiada, najlepsza pogoda była w sierpniu, czy tam gdzieś tam. Jesteście ze mną? Jedno spotkanie nie mam i już Dawid zagarnął całą moją młodzież po prostu. Już nie są moje, już są Dawida. W sierpniu była ładna pogoda, amen. Słuchajcie, nie wiecie, o czym mówimy, ale nie szkodzi, nie przejmujcie się. W kościele nie musisz wszystko wiedzieć, o czym jest mowa. Kochani, strategiczne myślenie, strategia. Dzisiaj mówimy o strategii. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kiedy się z nas nawrócił, każdy, który przyszedł do Boga,
Każdy z nas przyszedł i zaczął od... Wiecie, od czego zaczęliście? Od takiej wzbudzonej w was nadziei, wynikającej z tego, że gdzieś w waszym sercu pojawił się wielki, fantastyczny obraz, że życie może być zupełnie inne niż było do tej pory. Że życie może być wyjątkowe i naprawdę można osiągnąć wyżyny swojego przeznaczenia, wyżyny spełnienia, wyżyny radości i szczęścia. I tak naprawdę przyszliśmy, ponieważ ten obraz zobaczyliśmy, bo byliśmy jak ten Abraham, który policzył gwiazdy i przyszło do niego to do serca. Byliśmy jak ten Abraham, który patrzył na północ, południe, wschód, zachód. Usłyszeliśmy to wszystko, co widzisz, może być twoje. I mówiliśmy, amen, wchodzę w to. Nie wiem, chyba mój entuzjazm trochę się mija z waszym. Przepraszam was za to, ale okej, damy radę jakoś. Więc dlatego przyszliśmy do Boga, ponieważ właśnie to nas gdzieś pobudziło. Ale wiecie, cele, wizja, obrazy i marzenia rzeczywiście upadają, kiedy nie weźmiemy tej odpowiedzialności za to. Kiedy nie weźmiemy tego wszystkiego, co Bóg nakazał nam, abyśmy zrobili. Gdzieś w mentalności chrześcijańskiej pojawiło się coś takiego, Jacek to powiedział, jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to co ja mogę? Prawda? Jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to co ja mogę? Pamiętam, jak przyszło to do mnie, jak piorun z jasnego nieba, gdzie Bóg mówi tak, jeśli Kościół czegoś nie zrobi, to co ja mogę? Słyszycie to? Jeśli ja czegoś nie zrobię, to co ja mogę? I fajny, wspaniały obraz słyszałem u Krzysia Zaręby, który powiedział tak coś takiego. Kiedy Jezus stanął przed grobem Łazarza, to ilu pamięta historię o wskrzeszeniu Łazarza? Pamiętacie pierwszą rzeczą, którą on powiedział, jak stanął przed grobem Łazarza? Co powiedział? Ale bibliści. Łazarzu, wyjdź z grobu. Nieprawda. Powiedział, odsuńcie kamień. Amen? Powiedzcie, amen, zgadzacie się ze mną? Ja chcę was słyszeć, ja nie będę mówił do ścian. Zrobię zdjęcie, fototapetę zrobię w domu i będę mówił, będę się czuł jak w kościele. Wy macie żyć razem ze mną. Więc mówi, odsuńcie kamień. Co to oznacza? To nie Jezus odsuwa kamień. Kościół odsuwa kamień. Jezus ma moc, żeby uzdrowić, ale Kościół ma odpowiedzialność, żeby odsunął kamień. Więc kiedy Bóg mówi do ciebie, że On chce przyjść z mocą do ciebie, pierwszą rzeczą mówi, odsuń kamień. Pierwszą rzeczą, którą dotyczy, mówi, usuń wszystkie przeszkody, które nie pozwalają mi wykonać tego mocy zmartwychwstałego Jezusa w twoim życiu. Usuń wszystkie przeszkody, usuń kamień. To nie jest odpowiedzialność Boga, to jest odpowiedzialność ciała Chrystusa. To jest odpowiedzialność twoja, to jest odpowiedzialność twojego życia, nie Boga. Więc pierwsza rzecz, zanim On powie, wyjdź z grobu do ciebie, to najpierw powie, usuń kamień. Kiedy Eliasz przyszedł do ubogiej wdowy, powiedział do niej, nazbieraj tych, jak to się nazywa? Naczyń. Dziękuję ci, kochanie. Już wiem, dlaczego jesteś w moim życiu. Naczyń. Naczyń. Pożycz ich od sąsiadów. Nazbieraj pełno naczyń. I kiedy ona zbierała pełno naczyń, zaczęła się lać oliwa. I wtedy ona napełniała jedno naczynie. Potem napełniła drugie. Potem trzecie. I kiedy wzięła ostatnie, oliwa się jeszcze lała, ale kiedy dolała się do końca ostatniego, halleluja, zatrzymała się. I ja zawsze się w tym momencie pytam, a gdyby miała jeszcze jedno naczynko? Gdyby miała jeszcze jedno, to czy oliwa by popłynęła dalej? Absolutnie popłynęłaby dalej. A gdyby miała jedno mniej, to czy oliwa płynęłaby i wylałaby się na podłogę, bo nie miałaby naczynia? Absolutnie nie, zatrzymałaby się na tym jednym mniej. I wtedy zrozumiałem, że
Namaszczenie Boga jest wprost proporcjonalne do naszego przygotowania, do naszego zaplanowania, do naszego zorganizowania, do naszej odpowiedzialności. I ja się tak cieszę, że wyrośliśmy. Wiecie, ja kochałem po prostu lata, końcówka 80. lat i początek 90. Ja to uwielbiałem, gdzie coś się przelewało z boku na bok. Tak jak Krzysiu Zaręba opowiadał, że ludzie do kościoła nieraz przychodzili z miską, bo wymiotowali tam ducha świętego, nieczystego, i demony wypluwali, że działy się różne rzeczy. Ja to uwielbiałem, ale wiedziałem, że na tym się nie buduje życia. Życie buduje się na odpowiedzialności za życie. I kiedy usłyszałem, i chcę, żebyście przeczytali ten fragment ze mną, Ewangelia Jana, 7 rozdział. Oj, nie wziąłem tego. Żono, tam w torbie mam takie przyrząd Boży. Ewangelia Jana, 7 rozdział, werset 30, mam nadzieję, że jest. 38, spróbuję. In the name of Jesus. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił, wiecie o kim? O Duchu. Powiedzmy Duch Święty. Duch Święty przychodzi, powiedzmy razem. A teraz uważaj, powiesz coś jedno z najważniejszych. Już nie szukaj, już damy radę. Duch Święty dał mi moc. Duch Święty przychodzi. Dziękuję. O, jakie piękne. Dziękuję bardzo. Martwię się tylko, czy nie połamie, bo są takie, że tak powiem, niemieckie. Druciaczki. Słuchajcie, są śliczne, piękne, złote są. Dziękuję bardzo. Duch Święty przychodzi jak rzeka. Powiedzmy to razem. Nie przychodzi jak potop. Przychodzi jak rzeka. Myśmy się wołali, zalej nas Duchu Święty, ale On nie przychodzi jak potop, który, wiecie, potop był we Wrocławiu w 2001, dobrze kojarzę? W 97 był, tak. Byłem, worki napełniałem piaskiem. W 97 był potop, powódź była we Wrocławiu. I ta powódź zniszczyła połowę miasta, zniszczyła majątki ludziom, zniszczyła bardzo wiele zniszczenia i zatrucia i syfu przyniosła tak naprawdę do naszego miasta. Trzeba było się z tego wygrzebywać. Dlaczego? Dlatego, że powódź zawsze niesie zniszczenie, ale rzeka nie. Rzeka zawsze przynosi życie. Jaka jest różnica między wodą, która płynie w rzece jako rzeka, a wodą, która jest jako powódź? Otóż różnica polega na tym, że rzeka ma swoje koryto. Rzeka ma swoją strukturę. Amen. Rzeka ma swoją strukturę. To znaczy, że kiedy Bóg mówi, że Duch Święty przychodzi jak rzeka, przychodzi jak rzeki, On zawsze wypełnia struktury, które są przygotowane. Rzeka może być wtedy płynąć, kiedy jest struktura przygotowana. Dlatego Bóg dzisiaj do nas mówi, żebyśmy zbudowali struktury naszego życia finansowego. Strukturę naszego życia rodzinnego, strukturę naszych relacji, naszego życia zawodowego, nawet strukturę naszego życia duchowego. Żebyśmy budowali te struktury, bo Duch Święty przychodzi jak rzeka do twojego życia. Halleluja. Ktoś powie, no ale to nie jest, czy to nie jest usztywnienie? Nie, nie, nie. Rzeka może być rwista. Wiecie, ja jestem rwisty. Ja mam, spontaniczny jestem, ale wewnątrz struktury. Wiecie, że możesz być spontanicznym według struktury, ponieważ jeżeli jesteś spontaniczny w sposób, że występujesz z rzeki, występujesz z koryta rzeki, nie jesteś spontaniczny i jesteś niezorganizowany i nieodpowiedzialny. Nie porwało was. I słusznie. Ale co jest niesamowite? Ludzie starają się wyciszyć spontaniczność i być w zniszczeniu,
zamiast uwolnić spontaniczność, biorąc odpowiedzialność za życie wewnątrz tego. Wiesz, jaka niesamowita jest spontaniczność w życiu rodzinnym, kiedy masz strukturę. Jaka jest niesamowita spontaniczność i niesamowite rzeczy się dzieją w życiu finansowym, kiedy masz strukturę. Jakie niesamowite rzeczy się dzieją w relacjach, kiedy masz strukturę. Kiedy poświęcasz czas na plan. Jakoś to będzie. Byle jakość to będzie. Będzie źle. Mamy dzisiaj służbę i duszpasterstwo najbardziej zaangażowane w ratowanie ludzi z tej mentalności. Jakoś to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Kto to, Panie, wie? Ludzie różnie gadają. Jedni mówią, będzie dobrze, inni mówią, będzie źle. No, to tak nie działa. Bóg chce, żebyś budował plan. Bóg chce, żebyś zbudował strukturę swojego życia. A kiedy to zrobisz, rzeczy zaczną się dziać. Woda zacznie płynąć. Rzeka jest zawsze życiodajna. Dzięki wokół rzeki buduje się miasta, bo rzeka jest życiodajna. I Duch Święty chce tak płynąć przez Twoje życie. Amen. No dobrze, to pójdźmy w takim bądź razie do przodu. Jesteście ze mną? Powiedz sąsiadowi, najlepsza pogoda była w sierpniu. Ja wiem, że czekacie na to, żebym teraz wam powiedział, jak zbudować plan na swoje życie, ale ja chciałbym zacząć od zupełnie czegoś innego. Po pierwsze, numer jeden, to jest to, żebyś rozpoznał to, kim ty jesteś. Nie buduj żadnego planu, dopóki nie wiesz, kim jesteś. Powiem dalej, więcej. Nie możesz budować żadnej strategii do swojego życia, jeśli nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Pozwólcie, że przeczytam wam jeden z najpiękniejszych fragmentów. To jest Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 16 werset od 17. To jest chwila po tym, jak Pan Jezus wyszedł z wód Jordanu po chrzcie Jana. Jakie mocne. 3:16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jezus, kiedy wychodzi z wody, mówi, słyszy takie słowa. Jesteś moim synem, ja Ciebie kocham i jestem z Ciebie dumny. Syn mój, umiłowany, podobasz mi się. Jezus, który jest Mesjaszem i tym, który poniósł cały grzech na drzewo krzyża. Ten Jezus miał wielką, niesamowitą potrzebę. Tą potrzebą było usłyszeć głos z nieba. Jesteś moim synem. Umiłowałem Ciebie odwieczną miłością. Jestem z Ciebie dumny. Jeśli Jezus usłyszał takie słowa, to o ileż my bardziej potrzebujemy tego. O ileż my bardziej potrzebujemy słyszeć, że jesteśmy Synem Bożym. Rozpoznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że do Niego należymy. Że On jest naszym tatą. Powiem wam, właściwie nie możemy za wiele w życiu zrobić, dopóki nie zrozumiemy synostwa. Dopóki nie zrozumiemy tej adopcji, którą nastąpiła. To, że jesteś w Chrystusie Jego Synem. Synem Boga. Że On absolutnie wziął Cię do swojej rodziny. Dopóki nie zaczniesz mieć perspektywy taty, który jest ojcem Twoim jako syna, jako córki, to do tego czasu nie jesteś w stanie właściwie uwielbić tak naprawdę Boga. Uwielbiasz jakiegoś potężnego kogoś gdzieś, nie do końca zrozumiałego, ale kiedy masz ojca, kiedy wchodzisz na ten poziom synostwa, ten poziom relacji, wow! Wtedy zaczynasz inaczej Go wielbić. Wtedy zaczynasz inaczej funkcjonować. Wtedy zaczynasz być innym chrześcijaninem.
I kiedy przychodzi to zapewnienie z nieba po drugie, które mówi, kocham Ciebie. Kocham Ciebie takim, jakim jesteś. Umiłowałem Ciebie, ja zdecydowałem się Ciebie kochać i nic nie jest w stanie mnie oddzielić od miłości do Ciebie. Żadna rzecz nie jest w stanie oddzielić Ciebie ode mnie. Ja Cię kocham i nikt mi nie wciśnie żadnej zmyłki tu. Umarłem za Ciebie, a teraz żyję dla Ciebie. Dlatego będę zawsze z Tobą. W jakiekolwiek krzaki nie wybierzesz się, ja będę z Tobą. I kocham Cię pomimo tego, kim jesteś i co robisz, ale kocham Cię jeszcze bardziej, aby Cię nie zostawić w takim, jakim jesteś teraz. Zrobię wszystko. Ale wiesz co? Jeszcze jedna rzecz jest, którą chcę Ci powiedzieć. I chcę, żebyś to usłyszał. Wiem, że to jest dźwięk Adama Piątkowskiego w tych głośnikach, ale to dzisiaj mówi do Ciebie Bóg. Jestem z Ciebie dumny. Absolutnie jestem z Ciebie dumny. Naprawdę jestem dumny. Powiedz, ale Boże, ja tyle razy upadłem, tyle razy. Ale próbujesz. Jestem z Ciebie dumny. Nie poddajesz się. Jestem z Ciebie dumny. Jesteś tutaj. Jestem z Ciebie dumny. Halleluja. To była największa potrzeba Jezusa. To jest największa potrzeba nasza. Wiedzieć, że jesteśmy synami, że jesteśmy kochani i że Bóg jest z nas dumny. I tylko wtedy, kiedy to wiesz, tylko w sytuacji, w której łapiesz i rozumiesz to, możesz odkryć właściwe tą tożsamość w Chrystusie. Właściwa tożsamość w Chrystusie uwolni nas od niewłaściwych, od wyznaczania niewłaściwych celów w naszym życiu. Właściwa tożsamość uwolni nas od wyznaczania niewłaściwych celów. Powiem wam coś więcej. Tak naprawdę nie jest ważne, co dzisiaj robisz. Jest ważne, kim dzisiaj jesteś. Kim jesteś? Kiedy mówimy o strategii, mówimy o celach. A kiedy mówimy o celach, mówimy o planie. A kiedy mówimy o planie, mówimy o działaniu. Ale tak naprawdę to wszystko jest tylko dlatego, żeby Ciebie uczynić. Nie tak bardzo dlatego, żebyś osiągnął cele. Jak bardzo dlatego, żeby Ciebie uczynić. Człowiek ukształtowany w Nim jest Panem wszystkiego. Po drugie, jak już wiesz, kim Ty jesteś, potrzebujesz zadać sobie pytanie, jakie jest Twoje powołanie. Jakie jest Twoje powołanie? Zobaczcie, jak Jezus znał swoje powołanie. W Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, wszedł do synagogi i powiedział tak, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jezus dokładnie wiedział, jakie jest Jego powołanie. Jeśli wiem, jakie jest moje tożsamość, wiem, jakie jest moje powołanie. Wiecie, najgorsze jest to, że On wszedł do synagogi, gdzie się wychował, wszedł w miejsce, gdzie się wychował i powiedział, ja jestem powołany, Duch Pański nade mną, On mnie namaścił, On mnie powołał i przeznaczył, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, abym wypuszczał jeńców na wolność, abym ślepym niósł przejrzenie, abym głosił ubogim dobrą nowinę. Skąd mógł mieć takie pewność swojego powołania? Skąd mógł mieć taką pewność swojego przeznaczenia? Stąd, że miał absolutne utwierdzenie to, kim jest, że jest Synem Bożym, że jest kochany przez Boga i że jest Bóg z Niego dumny. To spowodowało, że był pewien, do czego jest powołany. Amen?
Amen. Wiele ludzi przychodzi i pyta, stawia pytanie, ale pastorze, ja nie wiem, do czego jestem powołany. Jakie jest moje powołanie? Wiecie, to jest jedna z najprostszych rzeczy. To jest jedna z najprostszych rzeczy, żeby odkryć, jakie jest twoje powołanie. Nieraz przychodzą mężczyźni, pytają się, jakie jest moje powołanie. Ja nie wiem, jakie jest moje powołanie. Ja bym się zaangażował w coś, ale ja nie znam mojego powołania. Ale zaraz, ale powiedz mi, kim jesteś. No jak to kim jestem? No kim jesteś? No człowiekiem jestem. Wow, to jest twoje powołanie. Bądź człowiekiem. Bądź najlepszym człowiekiem, jakim możesz być. Powiedz mi, kim jeszcze jesteś. Mężczyzną jesteś. Jesteś mężczyzną, więc bądź mężczyzną. Stań się mężczyzną. Masz żonę? Mam. To co, jesteś mężem? Tak, jestem mężem. Bądź najlepszym mężem na świecie. Bądź najlepszym mężem na świecie. To jest twoje powołanie. Ale co jeszcze jesteś? Masz dzieci? Mam. To znaczy, że jesteś ojcem. Tak. Więc bądź ojcem. Najlepszym ojcem, jakim możesz być. Wiecie, kiedy my jesteśmy w kościele i szukamy naszego... Ja nie jestem mężem, nie jestem ojcem i tak dalej, pracuję w McDonaldzie. Bądź najlepszym sprzedawcą w McDonaldzie, jakim kiedykolwiek był we Wrocławiu. Amen? Ludzie chcą wiedzieć, czy są apostołami, prorokami, pasterzami, nauczycielami, czy apostołami. Ale prawda jest taka, że nie możesz być ani dobrym, fantastycznym apostołem, ani fantastycznym prorokiem, ani fantastycznym pasterzem, ani fantastycznym nauczycielem, ani kimkolwiek w Królestwie Bożym, jeśli nie jesteś fantastycznym mężem i nie jesteś fantastycznym ojcem i nie jesteś fantastycznym człowiekiem. Jeżeli jesteś byle jakim mężem, byle jakim ojcem, nie możesz być fantastycznym pastorem. Ostatnio słyszałem taką historię. Pokazówkę zróbmy jakąś. Grono pastorów pracowało nad jednym mężczyzną przez 2 lata, aby stał się pastorem. Zachęcali go, motywowali. Był takim sobie. Jakoś taki nie potrafił się, że tak powiem, przebić. 2 lata pracowali na nim, umawiali się, robili mu szkolenia, różne rzeczy robili i w końcu się wszystko skończyło, zrezygnowali i poddali się. Dlaczego? Dlatego, że przyszła żona. Przyszła żona i powiedziała do niego, mówi tak, słuchaj, ale jak on ma być dobrym pastorem, skoro jest byle jakim mężem? I byle jakim ojcem? Ona popatrzyli na niego, na nią i powiedzieli, nie mamy już argumentu. Twoje powołanie zaczyna się w tym, w czym jesteś w tej chwili. Nie w tym, w czym chciałeś być, lecz w tym, czym jesteś dzisiaj. Ono się zaczyna od tego właśnie teraz. Ono się zaczyna od tego, jakim jesteś studentem, jakim jesteś przyjacielem, jakąś jesteś matką, jaką jesteś żoną. Wrocław dla Jezusa, wszyscy mamy powołanie i znamy je. Amen? Znamy je. Nim jest być najlepszą wersją siebie samego. Ale was dzisiaj normalnie do szału doprowadzam. O, odnoszę wrażenie, że do niektórych mówiłem. Halo. 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 Po trzecie, rozpoznaj, jakie jest twoje obdarowanie. List do Efezjan, 4:7 mówi w taki sposób oto. No, poleciało gdzieś wszystko. Jesteście ze mną?
Aleluja. Siódmy werset, czwarty rozdział. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Powiedzmy razem łaska. Każdemu z nas według miary dary od Jezusa. To oznacza, że każdy z nas został obdarowany przez Jezusa. Zgodnie z Jego miarą, zgodnie z Jego wizją i pomysłem na Ciebie, zgodnie z Jego planem dla Ciebie, została Ci dana miara daru. Dlatego potrzebujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy. Potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest nasze powołanie, ale też potrzebujemy sobie odpowiedzieć, jakie jest nasze obdarowanie. Kiedy czasami po prostu się zastanawiamy, to był, powiem wam też szczerze, to było największe moje zmaganie. Dlatego, że obserwuję wielu i wiecie, to jest dobrze uczyć się i przyglądać się wielu wspaniałym ludziom, którzy robią wielkie rzeczy. Obserwować ich. Przez wiele lat miałem przywilej bardzo mocno obserwować Pawła Godawę. Teraz mam możliwość obserwować inne osoby, Krzysia Zaręby. Spotykam się też z niesamowitymi ludźmi. Miałem teraz spotkanie z pastorami z niesamowitego kościoła Gateway. Po prostu spotykam się z nimi i słucham ich. I słuchałem teraz, wczoraj słuchaliśmy rano takiego nauczania w Warszawie, które po prostu wow, dotknęło mnie. I pomyślałem sobie, no, i wtedy taki, przychodzi taka pokusa myślenia, a ja bym chciał tak jak on po prostu. Ja bym chciał być jak on. I kiedy słuchaliśmy Dawida, wracając z Warszawy przez nagrane z Be The Light'u, kiedy dzielił się Słowem Bożym na spotkaniu, powiedział coś takiego, wiecie, jestem synem Adama Piątkowskiego, jestem synem pastora, ale niestety spostrzegam, że większość cech to tych negatywnych nabrałem, a nie tych pozytywnych. Zatem okazało się, że nie mam tego sposobu mówienia jak mój tato, ale zrobię to tak, jak ja to zrobię. I pomyślałem sobie, no właśnie, o to właśnie w życiu chodzi. Nie masz być kimś innym niż jesteś, masz być absolutnie sobą. Sobą i masz opierać się o obdarowanie, które Ty masz, ponieważ nie jesteś Pawłem Godawą, nie jesteś Krzysiem Zarębą, nie jesteś Nikiem Wójciciem, nie jesteś Reinhardem Bonke czy Benny Hinnem. Jesteś sobą i to jest dar miary daru Chrystusowego. I tak naprawdę możesz użyć to, co masz w potężny sposób. I Wójcicz myślał sobie, jak dorastał jako młody chłopiec, mówił, co ja mam? Jaki ja mam dar? Co za dar mam? On ma mniej daru niż większość z nas. On nie ma więcej daru niż większość z nas. On prawdopodobnie ma mniej daru niż większość z nas. Ale nie na ilości daru opiera się Twoja wielkość, ale na zdolności wykorzystania tego, co masz już dzisiaj. Masz wszystko, co potrzebne Ci jest do życia i pobożności. Tylko niedopowiedziane jest tam coś, co nie lubimy. Tylko trzeba to rozwijać. I życie, i pobożność. Amen? Amen? Dobrze mi idzie? Halleluja? To dajmy chwałę Bogu, bo to On włożył te dary we mnie. Dlatego powiem jeszcze jedno w tym punkcie. Nie porównuj się. Nie porównuj się. Jejku, ile myśmy z tego próbowali wyjść. Panie, myśmy porównywali małżeństwo do innych małżeństw. Myśmy porównywali, jak wychowują inni dzieci, jak my wychowujemy dzieci. Myśmy porównali, kto ma jaki samochód, jak my mamy. Wiem, że z was, wami, wy to nie macie tego problemu. To pastorstwo tylko miało ten problem po prostu. To myśmy mieli te problemy. Myśmy porównywali, kto jak wiele zarabia. Myśmy porównywali, kto jakie ma mieszkanie i za ile ma to mieszkanie i gdzie ma to mieszkanie. Myśmy się we wszystkim porównywali. Po prostu nie wiem dlaczego Bóg nas najgorszych postawił w tym miejscu, ale jakoś tak przeprowadził nas i dzisiaj mogę wam szczerze powiedzieć z naszego bolesnego doświadczenia, nie porównuj się, dlatego że to, kim jesteś, jest unikalne i to nie jest slogan, to jest tylko ukryte, bo żeś się tym nie zajmował, bo kiedy, wiesz, porównujesz się i chcesz być jak
ktoś, to wyznaczasz cele, które są nie dla ciebie, tylko dla tego kogoś i nie możesz ich osiągnąć, bo to nie jest twoje obdarowanie na zdobycie tych celów, ale są cele, które Bóg chce włożyć w twoje serce, które są twoje cele i nie będą zazdrościli, będą mieli jakieś tam problemy z tym, ale ta zazdrość, ten problem jest darem też, ponieważ przechodząc przez ten ból, to jako wierzący mówisz sobie, no, ale nie powinienem tego mieć, nie? Nie powinienem się tak być zazdrosny. Nie powinienem mieć takiego problemu z tym, że mu dobrze, że jedzie takim fajnym samochodem. Nie powinienem mieć. Boże, zmiłuj się. Tak Paweł mówił. Kiedy chce dobrze, który wychodzi to źle, cóż ja pocznę? I to właśnie było to. Jaki on ma samochód? Boże, zmiłuj się. I patrzysz na tą swoją Skodę Oktawię i mówisz, Panie, dziękuję Ci za tą karetę. I masz zwycięstwo dla siebie. Myśmy byli teraz złożoną w Barcelonie. Zrobiłem żonie taki, że tak powiem, niespodziankę. I zanim zaczniesz narzekać na rocznicę ślubu 25, i zanim zaczniesz przypomnieć sobie, że twoja 25 to była w Koźniej Wólce akurat, i pastorom to dobrze, to chcę wam powiedzieć, teraz nie wiecie, jak będziemy musieli to odchorować wszystko. 4 dni, ta-dam! Barcelona, jak Freddie Mercury śpiewa. 4 miesiące odchorowywania. Alleluja. Nigdy nie zazdrość. Nigdy nie porównuj się. Bądź wolny. Ciesz się swoimi rzeczami. Ciesz się swoim ryżem, ciesz się swoimi kluskami, ciesz się swoim domem, ciesz się swoją rodziną, ciesz się swoimi dziećmi. Moje dzieci to takie rozrabiaki, wszędzie latają. Boże, dziękuję Ci za rozrabiaki. Najgorsze to są takie, których po prostu machasz, a ich nie ma, ktoś ich ukradł. Te są wielkim problemem, bo z rozrabiaków to jeszcze można zrobić strukturę i to popłynie. A z takiego... Ale może masz takiego, to się nie porównuj, bo może jest jakaś szansa. Alleluja. Jakie masz dary, tak było, gdzie ja jestem. I po czwarte... Kogo potrzebujesz? Kogo potrzebujesz? Sami mamy nasze obdarowanie, mamy nasz dar, mamy też nasze powołanie, mamy też naszą tożsamość, ale to wszystko, do czego jesteśmy powołani, nie zrealizuje się bez ludzi, którzy są wokół nas. Którzy dlatego, że rozpoznałeś swój dar, ale też swoje ograniczenie, wiesz, że potrzebujesz kogoś z jeszcze innym darem. Nie potrzebujesz udawać, że masz ten dar, kiedy go nie masz, ale potrzebujesz kogoś, kto ma ten dar i może cię uzupełnić. Adam ten przy raju, stworzeniu, pamiętacie, taki gościu był, dostał powołanie. Wiecie, jakie ono było? Bądź płodny i zaludnij ziemię. Bóg tu daje akcent teraz taki. To nie samolot, to On. Bądź płodny i zaludnij ziemię. Czy On był w stanie to zrobić sam? Pytam się, Kościele, był? Nie był. Kogo potrzebował? Ewę, która miała ten dar, który nie miał On. Amen? A On miał ten dar, który nie miała ona. Amen? Czyli, przepraszam za nieskomplikowane kazanie, potrzebowali siebie nawzajem. Żeby wyzwolić to, do czego Bóg ich powołał. I nie ma nikogo tutaj,
który by miał takie powołanie, które mógłby je realizować sam. Każde Twoje powołanie, każde Twoje marzenie, każde Twoje pragnienie, nawet jeśli to dotyczy Twojego prywatnego podwóreczka, zawsze potrzebuje kogoś. Zawsze potrzebuje ludzi. Dlatego potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo potrzebuję. Ale możesz powiedzieć, no ale ci ludzie są tacy dziwni, tacy leniwi, tacy niezorganizowani, tacy beznadziejni, niekonsekwentni i tak dalej. Mogę ci coś powiedzieć? Ty jesteś taki sam. Nie, ja taki nie jestem. Oni wszyscy tacy są. Nie, nie, nie. Jeden pastor zrobił ankietę i powiedział, słuchajcie, zróbmy ankietę anonimową. Napiszcie na mój temat, co o mnie sądzicie. Przyszedł jeden z przyjaciół jego i mówi, ale czy ty jesteś gotowy na to, żeby to zrobić? Tak, jestem gotowy, piszcie. Napisali wszyscy. Wziął te ankiety i wiecie, co powiedział? Nie byłem gotowy. Nie był gotowy. Usłyszał w ogóle rzeczy, które, co ludzie potrafią napisać. Prawdę. Ja nie jestem gotowy. Nikogo z was nie poproszę, ale tak naprawdę szczerości, na szczerze weźcie kartki teraz i tak. Jakbyście mieli mi coś powiedzieć, to napiszcie tam. Boże, dojdę do tego przy 70, żeby was o to poprosić. Ale na dzisiaj nie jestem gotowy. Ale wiesz co? O tobie jest dokładnie tak samo. Jest, otacza cię wiele ludzi dookoła, którzy gdyby tak naprawdę odważyli się powiedzieć, co właściwie by mogliby tobie powiedzieć, żeby ci pomóc, nie żeby cię tam przybić. Ja mówię tylko o obszarze pomocy. Co bym powiedzieli, ale mówić nie mówią. A ten pastor jeszcze powiedział tak, pokazał to żonie. A żona mówi, no prawda. Halleluja. Więc w pewnym sensie, przepraszam, że to powiem, ale w pewnym sensie wszyscy jesteśmy beznadziejni. I prawdopodobnie my ze sobą byśmy nie do końca współpracowali. Ale Bóg daje to, co niedoskonałe wokół ciebie, aby to, co włożył w nich doskonałego, mogło pracować z tym, co jest włożone w ciebie doskonałego. I dokonać wielkich rzeczy. Amen. Dobrze mi idzie? I ostatnią rzecz, jaką chcę wam powiedzieć, i już bardzo szybko, piąte, jakie cele sobie stawiasz? Błędy, które czynimy najczęściej, to są takie, że stawiamy nieczytelne i abstrakcyjne cele. Nieczytelne i abstrakcyjne cele. Wiecie, ja się to nauczyłem niesamowicie u nas w domu. Ja nie mogę powiedzieć moim dzieciom, słuchajcie, to jak wrócimy, żeby był porządek. Wiecie, co się okazuje? Myśmy wrócili wczoraj do domu po tygodniu. Ich porządek jest innym porządkiem, niż my mamy w głowie porządek. I stawiać cele moim dzieciom takie, które są, niech będzie posprzątane. I my wracamy i możemy wziąć nasze dzieci i powiedzieć, ale słuchajcie, ale miało być posprzątane. A one popatrzą i mówią, przecież jest posprzątane. Cele muszą być nie ogólne, abstrakcyjne. Kiedy budowaliśmy strategię wczoraj z różnymi kościołami, kościoły, które wyznaczały sobie cele, to tak, my chcielibyśmy, żeby w naszym kościele było uczniostwo. Okej. Czyli, że co? No uczniostwo, żeby było. Czy to jest precyzyjny cel wyznaczony? To nie jest precyzyjny cel wyznaczony, bo cel musi być mierzalny, musi być konkretny, musisz wiedzieć, co chcesz. Moim celem jest być szczęśliwym. Okej. Tyle bólu, ile będziesz miał, próbując to szczęście osiągnąć, nie będzie się opłacało. Musisz wiedzieć, czego chcesz. Drugim błędem, który popełniamy, to
To są niewłaściwe motywy przy stawianiu celów. Człowiek może mieć cele, ale jeżeli motywy są niewłaściwe, to będzie to niewłaściwie prowadzone życie. Ale kiedy wiesz, kim jesteś w Bogu, kiedy wiesz, do kogo należysz, jakie jest twoje, że jesteś umiłowany i że Bóg jest ciebie prowadzi, wtedy wyznaczasz właściwe cele. I jedno ważne jeszcze kwestia, to jest niemożliwe do realizacji cele. My, chrześcijanie, jesteśmy w tym niesamowici. Wyznaczamy cele, które ludzie nie są w stanie zrobić. Jako pastorzy mówimy, niech każdy teraz z was zrobi, przyprowadzi na za tydzień po 5 osób. A jak mamy to zrobić? I pastorzy mają pomysł na to. Wiesz. Nie rozśmieszyło was. Dobra. Ale chcę wam powiedzieć, że chrześcijanin mówi tak, 2 plus 2 to jest 20, jeśli wierzysz. A to jest kłopota. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 2 plus 2 to jest 4. I tego nikt nie zrobi. Nikt nie zmieni. Wiecie, w Biblii jest księga liczb. Bóg nie ma problemu z liczbami, to my mamy problem z liczbami. Bóg wie, że 2 plus 2 jest 4. Przekonasz się boleśnie o tym w niebie. Nie zaczarujesz rzeczywistości, dlatego w Łukasza jest napisane, że zanim zaczniemy budować wieżę, oblicz najpierw koszty. I zanim wyjdziesz na wojnę, zacznij po prostu najpierw przelicz, czy z 10 tysiącami możesz ruszyć na 20 tysięcy, bo jak nie dasz rady i zdasz sobie sprawę, że te 2 plus 2 to jednak jest 4, to wyślij posłańca i powiedz, że się poddajesz, albo przestań w ogóle budować. Dlaczego o tym mówi Biblia? Dlatego, że Biblia mówi o tym, żebyśmy analizowali i liczyli, ponieważ namaszczenie Boże nie chce niszczyć twojej matematyki. Namaszczenie Boże porusza się w twojej matematyce. 2 plus 2 to jest 4. Amen? Amen? I dlatego potrzebujemy planować, potrzebujemy zarządzać. Cele muszą być jasno sformułowane i przeanalizowane, mierzalne. I ostatnią, już absolutnie ostatnią zdanie, które chcę powiedzieć, to, że osiągnięcie celu nie jest tak ważne, jak droga, która cię prowadzi do niego. Ponieważ Bóg, patrząc na ciebie i dając ci marzenia, chce, żebyś do nich doszedł, ale nie o to mu chodzi do końca. To, o co mu chodzi do końca, to o to, żebyś, próbując osiągnąć to marzenia, stał się innym człowiekiem niż jesteś. Dlatego osiąganie tych celów i marzeń będzie niezwykle trudne, ale nie dlatego, żebyś się poddał, ale dlatego, żebyś podjął kolejne działanie, podjął kolejny krok. Bo każde powiedzenie, nie poddam się, powstanę i idę dalej, ono czyni ciebie dojrzałym. Ono sprawia, że dojrzewasz i rośniesz i rozwijasz się do kształtów Chrystusowych, do dojrzałości Chrystusowej, do wymiarów pełni Chrystusowej. Nie osiągnięcie celu, kiedy osiągasz cel, nie mówisz, aha, jestem jak Chrystus. Nie, kiedy do tego idziesz. Kiedy robimy festiwal, odnowienie, to, że go zrobimy i osiągniemy cel, wierzę w to, ufam to i liczę też to, że potrzebujemy kupę pieniędzy w przyszłym roku na ten festiwal, ale kiedy go osiągniemy, to nie to uczyni nas lepszym kościołem, ale same przygotowywanie, poświęcenie, zbieranie, oddanie. To są rzeczy, które nas czynią. Rok przed festiwalem jest rokiem potężnej przemiany naszego życia. Po jest następnym okresem do następnego festiwalu. I my się w ten sposób rozwijamy. To jest życie rozwoju. Dlatego też potrzebujemy budować, kiedy to wszystko wiesz, dopiero moglibyśmy zacząć mówić, na co już czasu nie mam, o tych ścieżkach i o tych,
o tych strukturach, potrzebujesz budżetu na finanse, potrzebujesz plan na rozwój rodziny, potrzebujesz plan na rozwój, na swoje nawet w czasy i wakacje, potrzebujesz na rozwój relacji, potrzebujesz plan na rozwój twojej wiedzy, potrzebujesz plan na twoją sferę zawodową, potrzebujesz to widzieć do przodu, ponieważ jeśli tego nie widzisz, nie możesz tego mieć. A jeśli to widzisz, możesz zacząć planować. A kiedy zaczniesz planować, możesz zacząć iść. A kiedy zaczynasz iść, zaczynasz zwyciężać. A kiedy zaczynasz iść, zaczynasz upadać. Ale kiedy upadasz, zaczynasz powstawać i dojrzewasz i idziesz dalej i znowu osiągasz te cele. I kiedy je osiągasz, osiągnięcie szczytu jest już patrzeniem kolejne w dół, więc potrzebujesz kolejnego celu i budujesz kolejną rzecz. I nagle po 5 latach nie jesteś tą sierotką Marysią, którą byłaś 5 lat temu, przepraszam wszystkie Marysie, ale jesteś kimś nowym, jesteś Marią z Wrocławia. Amen. Niech was Bóg błogosławi.